Dowiedziałam się przede wszystkim, że jego pierwsza książka Pawła Zyzaka była bardzo ciekawa i była napisana w sposób, w którym rzadko się pisze książki o ludziach żyjących, może dlatego, że to była praca magisterska, ale tak naprawdę książkę stworzyła też reakcja, być może nawet wielu ludzi nie zdawało sobie sprawy przed reakcjami władz, polityków, mediów, że książka jest tak silna i ma takie znaczenie. Wydaje się, że to zaczęło wielką dyskusję na temat tego, czym jest Polska od 80 roku, jakie są możliwości polityków i właściwie można powiedzieć, o co właściwie w tym chodzi. I dzisiejsza dyskusja na temat książki pokazuje, że nie ma na to odpowiedzi. Nie wiadomo, czy Wałęsa jest... to, że sam Wałęsa się obraził, to jest jedna rzecz. Natomiast dlaczego klasa polityczna i media, ta część mediów, która służy tej władzy politycznej, bądź ją tworzy, bądź popiera, zareagowały w ten sposób, jest niebywałe. To, że Paweł Zyzak napisał bardzo szybko, bardzo solidną książkę, która opisuje tak zwaną sprawę Zyzaka i umiał mieć dystans do tego, znowu wskazuje, że to człowiek bardzo zdolny i zważywszy na to, że jest bardzo młody, ja mu życzę, żeby go nie zepsuć, nie zdemoralizować tym powodzeniem i że właśnie powinien zająć się teraz czymś innym i mam nadzieję, że będzie to robił. Poznałam Pawła Zyzaka w Waszyngtonie, gdzie mieszkam i muszę powiedzieć, że kiedy dowiedziałam się od niego o różnych reakcjach na jego książkę, o tym, że został wyrzucony z pracy, że był właściwie można powiedzieć prześladowany przez media, to było nawet dla mnie, która śledzi polską scenę polityczną, szokujące. Być może dlatego, że jego książka jakby skupiła na sobie pewne siły, którym się wydawało, że jest to bezbronny młody człowiek, za pomocą którego można zniszczyć i potencjalnych krytyków innych polityków i niezależne myślenie, niezależne szkolnictwo wyższe. No to było chyba najważniejsze. Ministrowi szkolnictwa wyższego mogło wpaść do głowy, żeby powoływać komisję, nawet jeżeli komisja nie została powołana. Nie. To moim zdaniem nawet byłoby nie do pomyślenia w takich krajach jak Węgry, Czechy, Słowacja. Już możemy dyskutować, czy w Bułgarii tak, czy nie. W Stanach to w ogóle nawet nie, w ogóle mowy by nie było. To znaczy to myślę, że gdyby pierwszy polityk zabrał głos w sposób, w jaki ktokolwiek tutaj zabrał, prasa by się na niego rzuciła i mówiłam w czasie dyskusji i na przykład mówię, prezydenci, politycy w Stanach Zjednoczonych nie wypowiadają się nawet na temat krytyk pod własnym adresem, a że się wypowiadają to w sposób skromny i umiarkowany, ale nawet kiedy pierwszy prezydent Bush wypowiedział się negatywnie o Brokułach, to wywołało nie tylko oburzenie farmerów, którzy obrzucili Biały Dom Brokułami, ale prasy, którą to nie jest rola prezydenta mówić, co lubi czy nie lubi, dlatego że od tego zależy, on tworzy opinię publiczną, a nie po to, że został wybrany, żeby tworzyć opinię publiczną na tematy niezwiązane z jego sprawowaniem władzy.